Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie na krótkiej, mam nadzieję, konferencji prasowej dotyczących przede wszystkim wyborów parlamentarnych. Niedawno w jednym z dzienników ukazała się wiadomość o ewentualnym niestartowaniu w wyborach do parlamentu, teraz tych następnych. Prawdę mówiąc, chyba nie potwierdzona do końca, ale prawda jest taka, że w związku, mam tutaj oczywiście przygotowane oświadczenie, ale w związku z pewną propozycją objęcia 5. czy 6. miejsca na liście wyborczej zastanawiałem się, czy kandydować. I prawdę mówiąc, byłem bardziej na to, że na nie niż na tak, ale po rozmowach z wieloma ludźmi, po telefonach, po mailach, czy po informacjach na Facebooku, jak Państwo również wiecie, ale przede wszystkim po tych indywidualnych rozmowach stwierdziłem, że faktycznie udało się dużo zrobić dla Przemyśla, dla powiatu i dla regionu i że warto dalej kontynuować tą dobrą pasę, no i walczyć z tym, żeby w Przemyślu, jak dotychczas zazwyczaj wygrywała Platforma, żebyśmy również wygrali teraz. Zdecydowałem się na start z ostatniego miejsca na liście. W związku z tym nie przyjąłem 5. czy 6., a wolę ostatnie, dlatego będę również przez Państwa pośrednictwem chciał poprosić mieszkańców, żeby właśnie tam skierowali swój krzyżyk, żeby tam oddali swój głos. Nie tylko na Platformę Obywatelską, ale również na konkretnego kandydata czy konkretnych kandydatów. Na tej liście będziemy mieli wielu fajnych, wspaniałych ludzi, dlatego miejmy nadzieję, że każdy znajdzie kogoś, kogo chciałby poprzeć i właśnie nam odda swój głos. Ale warto tutaj powiedzieć o liderze listy, który tą listę zbudował w ten sposób, żeby faktycznie nie mieć żadnej konkurencji koło siebie. Tak się wydaje. Czy tak jest, to nie wiem. Ale tak się wydaje, ponieważ to, że nie startuje pani wojewoda, to, że nie startuje Tomek Kulesza, czyli kolejny poseł, i to, że ja się zastanawiałem, myślę, że daje wszystkim do myślenia, że coś jednak z tym układaniem, jak zawsze pewnie, jest nie tak, ale trzeba przyznać, że chyba lepiej by było, tak sądzę, żebyśmy wszyscy byli na tej liście. Niestety jakoś wyszło tak, jak wyszło. Miejmy nadzieję, że to już wszystko za nami, że teraz faktycznie weźmiemy się wspólnie wszyscy do pracy, bo myślę, że udało się w Polsce dużo zmienić. Polska nie jest w ruinie, Przemyśl nie jest w ruinie. Mamy naprawdę piękną obwodnicę, mamy dużo inwestycji, miasto się zmienia, chociaż trzeba tu podkreślić jedną rzecz i będzie tu apel do pana prezydenta Roberta Homy, aby naprawdę wszystkie inwestycyjne sprawy dokończył, jeżeli chodzi o przemyską strefę, ponieważ w Orłach, wczoraj rozmawiałem z panem wójtem, jest już 4 potencjalnych inwestorów do inwestycji w strefie, a okazuje się, że Przemyska jest po prostu nieprzygotowana. Tam brakuje jeszcze wiele konkretnych spraw, żeby inwestor mógł wejść i zająć się tylko produkcją. On musi się zająć jeszcze zgodą na przejście przez sąsiednie działki, na przykład jakiś rur czy jakiś kabli, więc po prostu ta strefa dlatego, tak mi się wydaje, że dlatego nie działa i tu apel jest taki, żeby te przeszkody pokonać, a pan prezydent zwrócił się do nas w styczniu o to, żebyśmy sprawdzili sytuację dotyczącą odrolnienia przemyskiej strefy ekonomicznej. Nie odrolnienia, tylko żebyśmy zapytali ministra, czy w tej chwili każdy przedsiębiorca musi zmienić charakter, czyli odrolnić grunt. Okazuje się, że nie musi. Mamy takie pismo i miejmy nadzieję, że to będzie dobra interpretacja, czyli przemyscy inwestorzy i nie tylko przemyscy będą już mieli grunt pod swoje inwestycje. To jest strasznie ważne, bo czasami mówię, ten kabel opóźnia inwestycje o rok albo o kilka lat, także a dla nas bezrobocie i dla nas miejsca pracy w Przemyślu są najistotniejsze i bardzo ważne, a trzeba przyznać, że w Orłach udało się to zrobić, czyli w strefie, która jest kilka kilometrów obok Przemyśla. Miejmy nadzieję, że Przemyśl, granica jest bardziej atrakcyjna, ale te decyzje musi podejmować inwestor, a on jak widzi jakąkolwiek
przeszkodę, to on po prostu tam nie inwestuje. Dlatego tutaj myślę, że te szczegóły, bo to w procentach jest niewiele, warto wykorzystać, żebyśmy to mogli realizować. A mówię o tym dlatego, bo te kształty na liście, start w wyborach, ponieważ chciałbym, żebyśmy nie mówili o tym, że Przemyśl, tylko że się Przemyśl wyludnia, że ludzie wyjeżdżają, ale żebyśmy faktycznie to, o co walczymy, realizowali, żeby te miejsca pracy były. Do mnie zgłaszają się inwestorzy, no i ja ich muszę po prostu, muszę im pokazywać, jaka sytuacja jest. I myślę, że warto by było, żeby ci inwestorzy zostali w Przemyślu, a nie inwestowali w innych miejscach. No dobrze, jak inwestują na Orłach, bo to jest blisko i myślę, że nasi mieszkańcy będą mogli również tam pracować. Chciałbym też podkreślić, że przez wiele lat współpracy i w Przemyślu, i w powiecie przemyskim udało się naprawdę wiele zrobić. Ja myślę, że to będzie czas na kolejne etapy, żeby o tym mówić. No, dzisiejsze przedstawienie tej kładki, czyli jakiś element budowy, też mówi o tym, że faktycznie w Przemyślu się dzieje, a miasto będzie na tą kładkę wydawać tylko 200 tysięcy, tylko 92 tysiące dokładnie złoty, ponad 1 850 tysięcy złotych będzie ta korzystna, że tak powiem, dla miasta inwestycja zrealizowana. Więc fajnie, że tylko niewiele pieniędzy, a można takie sprawy zrobić. Także wracając do tych list wyborczych, listy mamy dość ciekawe i mocne. Mamy też ciekawostki, może jak się niektórzy ludzie zdecydują, to faktycznie jeszcze będą ciekawe nazwiska na tej liście, ale do tego momentu mamy na jedynce Marka Rząsę, na ostatnim miejscu mamy Piotra Tomańskiego, na drugim miejscu będziemy mieli Sławka Miklicza z Sanoka, trzecie miejsce to jest Jasia Frydrych z Krosna i czwarte miejsce to jest Krzysztof Kłak z Przeworska. Jest jeszcze wielu innych wspaniałych ludzi na tej liście. No, najważniejsza informacja jest taka, że będę prosił wszystkich Państwa, wszystkich mieszkańców Przemyśla i powiatu o to, że jeżeli uznacie, że udało się wiele zrobić w mieście, żebyście oddali głos właśnie na ostatnie miejsce na liście, na Piotra Tomańskiego. Udało się nam z 13 miejsca. Zawsze wygrywaliśmy dobry mandat. Liczę, że lista Platformy Obywatelskiej zdobędzie te 3 mandaty. Do tej pory mieliśmy 3 mandaty. Liczę, że uda się taki status utrzymać. Bardzo dziękuję. Jeżeli są pytania, jestem w dyspozycji. Pytanie tego rodzaju. Pan poseł wspomniał, że lider listy, czyli pan poseł Marek Rząsa, tak zbudował listę, żeby nie mieć konkurencji. No, tymczasem ja mam takie informacje, że w Platformie Obywatelskiej to się wszystko odbywa obywatelsko i demokratycznie i taka decyzja była Rady Regionalnej w głosowaniu tajnym. No to pan Rząsa ułożył tę listę, czy ta Rada Regionalna, żebyśmy tak mieli jasność. Tak jest. Bardzo dobre pytanie. Oczywiście, że demokracja wygrała. Wygrała demokracja i większość w Radzie Regionu. Podtrzymała tą decyzję później Rada Krajowa. Znaczy nawet nie Rada, tylko Zarząd Krajowy, bo Rada jeszcze przed nami. Tam się też można odwoływać, ale nie ma takiej potrzeby. Jeżeli Państwo uważacie, że lista bez wojewody jest lepsza, no to rozumiem, że to jest jakby odpowiedź. No, wydaje mi się, ja powiem w ten sposób, że ja uważam, że można tak domniemać, że jeżeli ktoś jest na jedynce i robi tak, że długo, długo nic i nagle jest następnych dwóch posłów i wojewoda, to można uważać, że tak jest. Oczywiście, że u nas jest demokracja, zwyciężyła większość na Radzie Regionu, zresztą co z Facebooka można było spokojnie wyczytać. Ja się nad tym zastanawiałem, dlatego startuję z ostatniego miejsca, a nie z miejsca, które uznali ludzie z regionu, że powinienem otrzymać. Uważam, że warto walczyć o to, żeby PiS nie przejął władzy, ponieważ uważam, że to jest jakby nie było zagrożenie dla naprawdę normalnego rozwoju Polski, żeby to tak ładnie powiedzieć. Dzisiaj byłem w kilku miejscach też i niektórzy mówili, że boją się na przykład powrotu do tego, żeby z tragedii smoleńskiej zrobić następną wojnę czy coś w tym stylu. Także no po prostu ludzie też nie chcą powrotu PiS-u.
My jesteśmy 8 lat rządzimy i na pewno ludzie mają do nas różne pretensje, często może i słuszne, więc za to, co się nie udało, przepraszamy. To, co się udało zrobić, widać gołym okiem. Miejmy nadzieję, że ludzie to docenią, a my jesteśmy tylko do tego, żeby się zweryfikować w kolejnych wyborach. Ludzie nie wybierają miejsc na liście, tylko miejmy nadzieję, że wybiorą ludzi na wszystkich listach, bo to jest tak, że nie startuje tylko PiS i Platforma, jest jeszcze wiele innych ugrupowań, więc ludzie mają wybór. Miejmy nadzieję, że wybiorą Platformę Obywatelską i ostatnie miejsce na liście. Co, jakieś pytania? Nie mamy pytań. Dobrze, bardzo dziękuję. Mówiłem, że bardzo krótkie spotkanie. Dziękuję Państwu. A oświadczenie mam, jakby co. To jeśli można. Tak, ono jest takie dość krótkie.